Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy free to play i jak to możecie wywnioskować tak naprawdę po tytule jest to już ostatni odcinek właśnie z tego zwiadowcy dokładnie 13 maja tutaj nawet sobie napisałem w opisie, żeby pamiętać gdy będę nagrywał, 13 maja zrobiliśmy sobie ostatni raz wszystkie tutaj dzienne aktywności, czyli wiadomo, awkę, tutaj zakręcenie kołem jakieś tam pupilki i tak dalej no i od tamtego dnia już tutaj nie gram w ogóle, wszedłem sobie teraz, żeby by nagrać taki odcinek, można powiedzieć, ostatni, podsumowanie, takie pożegnanie. No i będziemy sobie na tym zwiadowcy, po prostu zostawimy golasa do podziemi. Więc jak ktoś gra na W47, no to może sobie tego golasa bić. Tutaj już potek nie mamy, wiadomo, zdejmę cały ekwipunek i tak dalej. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, będzie mi oczywiście bardzo miło. I pamiętajcie, żeby zostawić kciuki w górę. Standardowo dobijmy do tych 300. Wczorajszy odcinek w sumie nie poszedł jakoś wybitnie, ale kciuków tam było dużo, więc warto to było Wam przypomnieć i teraz też ten odcinek może te 300 kciuków dobije. Byłoby naprawdę bardzo fajnie, no bo 300 to jest taka, wydaje mi się, jak na moje obecne zasięgi, nazwijmy to, jest to taka w miarę okej okay, ilość. Oprócz tego wiadomo, Discord i Twitch, linki w przypiętym komentarzu oraz opisie. Co do poprzedniego odcinka, gdzie mieliście zdecydować, czy tego zwiadowcę kasujemy, czy kasujemy, to było takie, wiecie, taka można powiedzieć przenośnia. Po prostu kończymy grę, ale oczywiście nie będę go tutaj kasował, tylko tak jak wspomniałem, zostawię go dla ludzi do podziękowania. Ziemi I opinie były dość podzielone. Dużo osób mówiło, żeby właśnie go zostawić do podziemi, dać sobie spokój. No i też sporo osób mówiło, żeby grać tutaj dalej, bo tam mogą się z tym zwiadowcą porównywać, bo również nie grają na grzybach. No i tak, faktycznie jest to spoko opcja, natomiast ja na tym zwiadowcy tak naprawdę grałem. Przez pierwsze półtora tygodnia, około tak jak grać powinien na koncie Free to Play. Wiadomo, jako tutaj konto Free to Play, no to my musimy jednak bardzo dużo czasu na to poświęcać. Nie oszukujmy się, tutaj co chwilę te runy, tutaj w lochach co godzinę bić. Teraz jeszcze mieliśmy środowisko, tu w ogóle siorbę już miałem przechodzić na Lilarysia, już go sobie powoli klikałem tam co godzinkę. Także no, jednak mimo wszystko dużo czasu na to schodzi. A ja tego czasu obecnie nie miałem aż tak dużo i zresztą nie mam nadal, więc szkoda mi było robić coś tak na pół gwizka. Bo jakby. jakby już się za coś zabierać, przynajmniej ja mam takie odczucie, jak już się, tak jak mówię, za coś zabierać, coś robić, no to już na 100%. No a tutaj taka grana półgwistka wydaje mi się, że nie była super, stąd też wynikały tam, chociaż i tak poziom niezły był, jak na te powiedzmy dwa miesiące i tam chyba tydzień gry plus minus. Więc tutaj jeżeli chodzi o poziom i o statystyki, były one niezłe, no ale jednak mogłyby być lepsze, gdyby ja na tego zwiadowcę poświęcał wy, wystarczającą ilość czasu. Też troszeczkę mi w tym przeszkodził mag, bo jednak ten mag wyszedł jakoś tam miesiąc po wyjściu tego zwiadowcy. Na tym magu się bardziej skupiłem, bo wiadomo, tam chcieliśmy sobie pocisnąć mocniej powiedzmy, żeby tam jakoś wyżej w rankingu być. Także no ten zwiadowca poszedł w odstawkę, no i stwierdziłem, że nie ma co, po prostu go sobie skasujemy. Większość osób raczej była za kasacją, ja tam też wspominałem w tamtym odcinku, że może zrobimy coś takiego, żeby na przykład dobić sobie tutaj chociaż ten 300 poziom, żeby tak ładnie powiedzmy zwieńczyć tą postać i wtedy usunąć ale ludzie mi pisali, że nie ma sensu, żeby na siłę tam dobijać ten 300 poziom, żeby to ogarniać, tylko po prostu jak już mam skończyć, to po prostu żebym skończył no i tak właśnie zrobimy, bo tak, jak mówię, no tutaj głównym problemem był ten czas. Może sobie przelecimy na szybko postać, bo tak, jak mówię, to ma być takie podsumowanie. No zaczęliśmy grać, bodajże 5 marca, chyba wtedy w ten dzień wystartował serwer. Ja tutaj jeszcze mogę w ogóle sprawdzić, bo ktoś z mojej starej gildi miał to w opisie, chyba właśnie Spark. Dokładnie, 5 marca wystartował, czyli 5 marca my sobie tutaj zaczęliśmy również grę i na początku graliśmy, tak można powiedzieć, 100% free to play, 100% free to play, dlatego że nawet nie kręciliśmy kółkiem. Natomiast od 12 marca zaczęliśmy tym kółkiem kręcić. No bez kółka seria by była jeszcze nudniejsza aniżeli właśnie taka, jaka była. I tak nie robiła tam jakichś super wyświetleń, tam po 2000 na film, po 2,5. Wiadomo, to są niezłe wyświetlenia, ale też widać było, że jakoś bardzo Was nie ciekawiła, już ta seria przestawała z czasem Was ciekawić, więc jakby to też miało na to wpływ, powiedzmy bo ja jakby musiałem o wiele więcej czasu poświęcać na tą postać niż na inne bo wiadomo na innych tam sobie wszystko za grzyby przeklikuję. no a tutaj jeszcze oprócz tego nie było tam jakoś dużego zainteresowania tą serią więc jakby tak jak mówię to też się na to złożyło no i tutaj od 12 marca czyli dokładnie po tygodniu zaczęliśmy kręcić kółkiem i tym kółkiem już kręciliśmy non stop aż do 13 maja właśnie tego roku zostało mi tu jeszcze w ogóle 3600 monet także no miałem tam jakiś zapasik zrobiony żeby jak nie będę miał czasu na robienie tych telewizorków, na oglądanie tych reklam to żeby ten jakiś zapas był, no ale tak jak mówię, od tego właśnie 12 marca non stop, dzień w dzień tym kółkiem 20 razy kręciliśmy. Aure wbiliśmy sobie ósemkę, różnie było, wrzucałem no, czasem gemy, czasem tam jakieś epiki, to jakby jak miałem za dużo epików i nie miałem miejsca, to wrzucałem epiki, tak to wrzucałem gemy, bo wiadomo one tam dają 30 many, więc sobie, no jak najszybciej trzeba by to Aure zrobić, nie, tu mam w ogóle, odbierałem kalendarz codziennie, bo nawet przypadkiem tą postać bo jak widzicie, ja tutaj mam te postacie do dane i tego zwiadowcę jeszcze mam, więc nawet przypadkiem nieraz na niego klikłem, to od razu odebrałem ten kalendarz. Kalendarz wygląda tak w tym momencie, jakby już po prostu jak nagram ten odcinek, to się tu rozbiorę i tą postać też już usunę z tych moich postaci wszystkich, żeby po prostu nie wchodzić na niego przez przypadek. No i okej, okay, no tutaj wiadomo, w karczmie to nic ciekawego. Runki, runki, runki was mogą ciekawić, tyle zebraliśmy, no tak jak mówię, już tutaj od 13 maja no w ogóle nie wchodzę, więc dzisiaj mamy 18, czyli już od 5 dni, tak naprawdę w ogóle na tego, na tego zwiadowcę nie wchodzę. No ale runki wyglądają na ten moment w taki sposób, już nawet sobie kupiłem przyspieszenie do toalety, więc jeszcze mi brakowało ozłocenia i jeszcze może bym sobie poleciał w potwory, żeby potwory przyspieszyć i ozłocić, ale to wiadomo, musiałbym tam odłożyć więcej grzybów, właśnie z tego kółka. No ale tutaj priorytetem toaleta była, no i przyspieszenia już kupiliśmy, ozłocenia nam brakowało. Dobra, no jeżeli chodzi o zbrojownię, to chyba nic, tak wyglądają moje. Tutaj surowce u kowala Chyba niezła ilość, tak mi się wydaje Nie wiem, no ja tutaj też specem od free to play nie jestem Więc jakby To tam się ktoś może wypowiedzieć, kto faktycznie gra długo w ten sposób No i co jeszcze? W gabinecie magii, no to tutaj chyba nic ciekawego Nie mamy Pupilki, właśnie, jak te pupile wyglądają No tak jak mówię, tutaj sobie siorbym prób Próbowaliśmy tego pod koniec już Tak naprawdę tam w ostatnie chyba dwa dni Próbowaliśmy przeklikać tego lilarysia Tutaj ptasiem, ptasia już zaczęliśmy karmić W ziemi mieliśmy już na stówkę Ponikonika i też chciałem lisowilka i wykiadło. Tutaj musiałem przeklikać. To w sumie możemy sobie spróbować tego lisowilka, bo on powinien paść w miarę szybko, no ale teraz akurat nie padł. Wydamy sobie jeszcze tą resztkę grzybów na może tutaj tego rysia, Zobaczymy, czy uda się go pokonać, czy też nie. Ogień tutaj kogut na 88 no i mamy siedmiornicę na 62, więc tak to wyglądało Loszki w tym momencie wyglądają tak, no tutaj wieże wiadomo do tyłu tutaj jeżeli chodzi o tornado to w ogóle tego nie robiłem, tam też widziałem, że się spinali co niektórzy, że o jakim cudem jakiś tam ktoś ma wyższy level, coś tam zaczynając później, no na przykład dlatego, że ja właśnie tego tornada w ogóle nie robiłem, ja te darmowe próby sobie odkładałem tutaj na lochy, które faktycznie dadzą mi fajną ilość expa, czyli to był tam, na tamten moment 13 piętro, tutaj ewentualnie jest Teros, no i jeżeli już tutaj bym miał faktycznie 0% szans to jednak mimo wszystko poszedłbym właśnie w wieże i poszedłbym tutaj w to tornado, ale to na razie sobie zostawiam no jako postać free to play totalnie nic, nigdzie nam się nie powiedzmy, więc no tak, tak sobie zagospodarowałem te swoje darmowe próby, które miałem właśnie co godzinkę. No ale lochy na ten moment wyglądają tak, więc tam ktoś może sobie porównać. Twierdza i podziemia, podziemia w tym momencie 10 serce, dziesiąty traktor, dziewiąty trener, także tutaj nieźle mi się wydaje, to zostało rozwinięte już tu możemy trenera dalej machnąć no i właśnie twierdza, twierdzę dobiliśmy piętnastkę, nie pamiętam kiedy, może dzisiaj, może wczoraj, tak jak mówię, już tutaj nie wchodziłem praktycznie na to konto, twierdzę dobiliśmy piętnastkę, no i teraz możemy sobie salkę zrobić, już mamy czternastkę i nie tak dużo wcale nam brakuje materiałów do właśnie piętnastki, więc prawdopodobnie na tym weekendzie, który teraz będzie, bo teraz będzie, już wspominałem to, ale powtórzę będzie weekend od piątku do poniedziałku, więc jeden dzień dłużej no i będzie event twierdzy, będzie event Golda, Expa, i chyba tam Klepsyd. Więc, jakby na tym evencie, na pewno już byśmy dobili sobie tutaj surowce, żeby tą twierdzę, tą salkę wbić na 15. Także już kolejna by była 15 w gildii, więc to chyba Git. Kwatery mamy na 15, no i generalnie no tak się prezentuje nasza twierdza. Gildi już wiadomo, nie mamy. Od razu tutaj wam. Mogę wpisać, żeby nie było. Mushrooms free, tyle dostaliśmy grzybów, prawie 600, sporo. Wiadomo, tutaj się zaliczają grzyby z kółka, których naprawdę potrafiło być dużo. Czasem miałem dni, że dostawałem po 15 grzybów z kółka, z tego kręcenia, więc jakby, no, dużo daje to kółko. Z kółkiem się gra, jako free to play, no na pewno 100 razy lepiej, aniżeli właśnie free to play czyste, bez kółka. No ale wydaje mi się, że... Tak jak mówię, no warto, warto, nie? Jak tam macie jakieś, macie te reklamy, jak Wam się pojawiają, no to warto to oglądać, bo jednak strasznie to przyspiesza, no kółko wiadomo, no i tutaj tych dostajemy z tego kółka, tych tutaj surowcy do twierdzy, jedzonka do pupili, więc no goldzik zdecydowanie to przyspiesza, no i te grzyby najważniejsze, nie? Więc tutaj zdecydowanie to kółko przyspiesza, powiedzmy, proces. Także mushrooms free prawie 600, no i tutaj, no i oczywiście tutaj liczą też tam grzyby z misji i tak dalej, chyba z kalendarza, więc tak to to wygląda. No i tutaj Mushroom Spade oczywiście zero. Nie kupowaliśmy nawet jednego grzybka na tym koncie, żeby tam ktoś, bo wiem, że jest dużo komentarzy pod tymi filmami. Jak to tak, że ty grasz dwa miesiące i masz tam 230 level, a ja gram dwa miesiące i mam 50. Yy, więc tutaj ludzie się doszukują jakiegoś, yy, że pewnie gdzieś ukrywałem przed wami, że wydawałem grzyby, yy, że kupowałem grzyby, sorki, yy, no ale tak nie było. Yy, dobra, kółkiem możemy zakręcić, od razu sobie jakieś tam pewnie grzybków dostaniemy, no tym razem tylko trzy, no ale lepsze trzy niż nic. Yy, no i co, no lecieliśmy praktycznie cały czas na gryfie, a odkąd tych grzybów mieliśmy tam jakiś większy zapas. Yy, w eventy jakieś takie ważniejsze, czyli tam wiadomo, w Gold i tak dalej, yy, robiliśmy sobie trzy paski przez trzy dni, więc to na to też tam szło tych grzybów. Yy, no i tak to po prostu wyglądało, nie? Więc, więc, no, jakby tak ta gra wyglądała. Jeszcze tu mogę rankingi pokazać. No, 1700 jesteśmy na takiej pozycji. Chyba jak kończyłem grę, to byłem jakoś na około 1100 pozycji, więc to też spoko, no ale wiadomo, na takim koncie to jakby to nie jest jakoś bardzo po tak krótkim czasie miarodajne. Gildia to tutaj akurat nie jest nic ważnego. Twierdzę chyba też nic ważnego. Pupile na poziomie 500 w top 500 powiedzmy, no ale myślę, że jakbyśmy grali cały czas, to bylibyśmy wyżej, nie, bo jednak te pupile, kto tutaj nam się trafia, no to jakiś 112, to moglibyśmy go tym światłem chyba pokonać, dokładnie. Tu jakiś 148, to raczej przegramy, no ale gdzieś wydaje mi się, że w tym rankingu troszeczkę wyżej byśmy byli. No i podziemia, tutaj wiadomo, 10 na poziomie 350, no ale akurat podziemia nie są jakieś tam bardzo istotne, jeżeli chodzi o sam ranking podziemi no nie, bo ranking to tutaj się układa dość, można powiedzieć, losowo. Yy, chociaż nie, no tutaj to jeszcze powiedzmy, że chociaż no zobaczcie, no tutaj kolega jest pierwsza, ma 13 poziom serca, yy, gdzie taki Knipla albo Turor yy, mają ten poziom 15, więc no jakby ma się to nijak powiedzmy, yy, wszyscy wiedzą o co chodzi, yy, no i tyle. I tak to, tak ta postać po prostu wyglądała po tych dwóch miesiącach yy, i tygodniu, tak, dobrze mówię, dwóch miesiącach i 8 dniach chyba, plus minus, yy, to dam oczywiście jak ktoś chce, to będzie sobie mógł policzyć dokładnie. Ale tak jak mówię, no, mniej więcej właśnie tak to wyglądało. Czyli co? Czyli chyba tyle tak jak mówię, no jeżeli chodzi o postać free to play, nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek zagrab na takiej postaci ludziom się to nie podoba, za bardzo ludzie wolą mentor, ludzie lubią emocje i tak dalej ja się temu nie dziwię wiadomo, że byli tam jacyś fani tej serii zawsze, zawsze, każdej serii się znajdzie przynajmniej jeden, nazwijmy to fan który będzie oglądał każdy odcinek nawet jak to nie będzie Shakespeare, tylko jakaś inna gra to ludzie będą oglądać, no ale tak jak mówię, no nie byłem zadowolony ze swojej gry, grać na pół mi się nie chciało, więc po prostu stwierdziłem, że lepiej ze sceny zejść, yy, i tyle. Tak jak mówię, nie wiem, czy kiedyś jeszcze będzie taka seria. Może yy, nie mam pojęcia. No, wiecie, ja mam pracę, ja mam studia więc jakby dużo na to czasu idzie teraz w sumie 3 miesiące jak skończę pierwszy rok, teraz właśnie w czerwcu i tam powiedzmy na początku lipca to będę miał 3 miesiące bez studiów, więc mi zostanie sama praca więc wtedy może byśmy coś pomyśleli no zobaczę jeszcze, zobaczę jak to wyjdzie zobaczę jak to po prostu będzie dobra i co i na sam koniec możemy może tego Lidarsia spróbować przeklikać, mamy 30 grzybów więc jak najbardziej sobie tutaj popróbujemy czy nam się uda czy nie jeżeli chodzi o klikanie go z takim kompletem Petów, czyli razem z stoperzem, to chyba z jeden dzień przyklikałem, czy coś takiego i też wiadomo, nieco godzinę. No to tak wyglądało w moim przypadku, że nieraz to potrafiłem na przykład nie wiem, w ciągu jednego dnia dwa razy sobie kliknąć lock darmowy, no a powinienem, wiadomo, jako free to play w ciągu jednego dnia, wydaje mi się, że no z 8 razy z 9, może nawet 10 yy, kliknąć ten log, no bo wiadomo, no tutaj też dochodzi to, że śpimy w nocy i tak dalej, yy, to nikt tak nie klika, żeby wiecie, co godzinę, o już nie mamy grzybów, dobra, no to się nie udało, yy, szkoda, yy, nikt tak nie klika, żeby wiecie, co, co dosłownie tam godzinkę, przecież 24 razy, yy, no ale mimo wszystko jednak te powiedzmy 10 razy w ciągu dnia powinienem te lochy próbować a próbowałem 2 próbowałem 3 także no, sami sobie możecie odpowiedzieć jak ta gra wyglądała też jeżeli bym miał na pewno mniej kont to też wydaje mi się żeby to lepiej wyglądało bo bardziej bym się skupił właśnie tutaj na tym zwiadowcy no ale są też inne konta na których no nie oszukujmy się bardziej mi zależy aniżeli na tym free to play więc po prostu tak to wygląda i co i chyba tyle tak mi się wydaje Hmm, chyba chyba wszystko co, mam, co wam miałem powiedzieć to wam powiedziałem Czyli co, no tego Lilarysia nam się nie udało, tutaj jeszcze wiadomo, tu przeszliśmy w Tasia. tutaj tego lisowilka i Wykiadło powinniśmy kliknąć, w ogniu też już się zbliżaliśmy do przejścia, no i tutaj w wodzie 62 ta siedmiornica Chyba wszystko, także ja Wam dziękuję. Wszystkim, którzy oglądali tą serię i byli fanami, bardzo, bardzo dzięki. No, i tak jak mówię, nie mówię nie, że może jeszcze kiedyś sobie do serii Free to Play wrócimy, ale to się jeszcze okaże. Tutaj też to oglądanie reklam, jakby też miało na to wpływ, no w tym momencie ja tutaj zapasu miałem dużo tych monet, no ale wiadomo, to też schodziło dużo czasu, mimo że ja siedziałem w pracy, więc i tak jak nie pracowałem, bo na przykład akurat w tym czasie nie miałem co robi, nie miałem czegoś do, do roboty w pracy, to sobie siedziałem i te monety klikałem, ale mimo wszystko, no też nawet już, no nudziło to już po kilku dniach klikania, czy nawet tam kilkunastu to już po prostu się stawało też nudne no i też czasochłodne, nie, żeby te monety zdobywać, nieraz na przykład jak się nie miało czasu w pracy, to musiałem to w domu Nadrabiać i temu nety klikać, także tym bardziej, no, no słabo, nie. Ale okej, okay, to by chyba było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę. Spróbujmy dobić 300 łapek. Będzie mi oczywiście miło. No i wiadomo, subskrypcja z dzwoneczkiem w przypiętym komentarzu i w opisie linki do Discorda, na którego zapraszam do Twitcha, na którym może w końcu odpalę się kiedyś, jak będę miał wenę. To wszystko. Ja Wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.